Dzień dobry, cześć, czołem na was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, a z jest Joszelka i Ren. Hello. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj GTA Online kontynuujemy operację, ale oczywiście jak chcecie być na bieżąco, subik i łapka wsparcia, ale zaczniemy od skoku. Czekajcie, co wy tu robicie? Przy drzwiach stoją, nie? Okay. Nie zmieścisz się już. Słuchajcie, pozwolimy najpierw skok wiary, czyli kto pierwszy na ziemi będzie, nie? Ale to na 3-4. Dobra. Dobra. Poczekajcie. A bo wiecie co, ja zrobię tak, że wywalę wszystkich po prostu. Bo mogę kliknąć wyproś wszystkich z Avengera i wtedy wszyscy na nas skoczymy. Ale ty też wtedy skoczysz? Tak. Okej. Okay. Dobra. Dobra. 3, 4. Dobra, kto pierwszy na ziemi, ten wygrywa! Tak? Kto pierwszy na ziemi? To czemu Ren jest przed nami? Bo jestem pierwszy na ziemi. No właśnie, Ren, czemu jest pierwszy przed nami, Ren? Jakim cudem Ren jest wcześniej wyszedł. Nieprawda. Wcześniej wyskoczyłeś. A, w ogóle. Nieprawda. Oszukista jeden, normalnie. Oszukista za dolarów 300. Ry. No właśnie, ale jak kliknąłem i było... Ej, moja postać dziwnie zaczęła wibrować. Moja też. Ren, oszukista, łobuz. Tam macie więcej FPS-u. Ej, idź pan. Przewagę. Pierwszy. Woohoo. Wylądowałam. Ktoś do mnie zadzwonił. Zanim kliknąłem. Nieprawda, tak, nieprawda. Nieprawda. To nie tak było, sekundę wcześniej. Nieprawda, jesteś dobra. Jesteś brzydką, złą małpą. Jeszcze zdążyłem ci sprzedać kopa. Ren, napiszcie w komentarzu, Ren, ty małpa. Nawet się zgadza, zobaczcie. No. Dobra, czekaj, to jest Avenger. Avenger jest u góry. Avenger jest u góry, tak. Ja muszę wezwać Avengera, żebyśmy mogli kontynuować. Tak. Więc już Avenger, proszę bardzo, sprowadź. Ja idę Avengera. Na long peak. Dobra, weźmy szybciutko jakiś samochód na 4 ludki. Zamknięte. To jest zamknięte. Tutaj. Dobra, zapraszam do auta. Tylko będziesz miał peak. Wtedy... to ja muszę do Lestera zadzwonić jeszcze, poczekaj chwilę. Dobra, i to, pochodźcie. Nie ważne, że policja goni czy coś, proszę was. Dobrze, nie mam no, problemu. Nie wierzę. Dlaczego bierze mi to auto, skoro... No właśnie. No, no stałem przy tym aucie, gdzie ty jesteś. Naprawdę. Ja nie ma problemu. Od strony pasażera. No, tu nie, lewo. Dobra, okej. Okay. Nie, to ty kierujesz. Dobra, słuchajcie, jedziemy pięknym mini rodzinnym pasiowozem. Tak. Wagosy tutaj mieszkają. Czekajcie, tutaj no wypadł stąd. Dobra. O. No już tylko co ty robisz. Ja się wygrzewam na... Nie wygłupię się, normalnie wychodź. Ja mam z plackiem. Okej, no to słuchajcie, ostatnia misja została. Tak. Zobaczmy teraz, jak to wygląda, czyli operacja LS. I faktycznie, znowu się zmieniły kwoty. Pierwsza jest za 65 tysięcy, druga za 52 tysiące, a trzecia, którą będziemy dzisiaj robić, to jest za 48,5 tysiąca, czyli mniej niż w ostatnim odcinku, jak było. Okej, okay, i to jest misja informator. Upublicznij rządowe kontrakty zawarte w skrycie z Meriwether. Idealna no misja. Tak. Lecimy. Okej, okay, ktoś niech zostanie w środku w takim razie. To ja zostaję tutaj. Okej, okay, ja wejdę do kokpitu. Albo nie, no dobra, to jednak wchodzę do kokpitu. Ren, możesz tu zostać. Jest opuść Avengera. Nie, zostań. Nie, właśnie jedna osoba zostań, zostaje, zostań. To jest okej. Okay. Dobrze, to zostaje. Lecę do wcześniej ja zostałam. Właściwie jego mościu, co tutaj, tu tam, tamtego, tam, to? To wszystko okej, okay? Okej. Okay. Jasne. To ja sobie może tu grzecznie usiądę. Siedź. Albo nie. A słyszysz, jak oni tam nie mówią teraz, czy nie? Nie. A okej, okay, dobra, bo teraz tutaj tłumaczą właśnie coś tam. Dobra, to będę was obserwował z kamery. Dobra, pójdę na kamerę. Dobra, ty udaj się do Grapesy. Poważnie? dobra, kawałeczek drogi dosłownie, rzut beretem można powiedzieć. Kameruję was. Totalnie na... No, jeszcze na biało-czarno tak, nawet. No to no Grapesy to jest właściwie po drugiej stronie mapy prawie, że. 6000 metrów. No, ale słuchajcie, ogólnie muszę wam powiedzieć, że wcześniejsze misje, czyli pierwsza i druga misja, są bardzo blisko siebie wszystko. Mm-hmm. Jedynie ta właśnie, ta ostatnia jakoś tak dziwnie daleko, nie? Jakoś tak się zdarzyło. Nie wiem. No dobra. No to lecimy. Zobaczymy się na miejscu chyba. Tak? Dobrze. Tak. Chyba tak, no bo to kawał drogi. Dobra, dolecieliśmy do Grapeseed. W takim razie czekajcie, muszę tylko wziąć tutaj jakoś no wyląduj ładnie. No wylądować muszę ląduj, spokojnie. Ląduj. No ale... Co? To jest moja nowełka lądowania. Spokojnie patrz. Ren, ja ale dlaczego ogarnę. Wyleciałeś? Wypadłem, się bałeś? Potknąłem się i ten. Ja nie wiem, potknął się na schodku i wypadł. Potknął się. Tak, tak. Dobra, czekaj, tu gdzieś wyląduję.
Gaz może zostawić, niech tam się dymi. Idealnie. Traktor! Czekaj, tutaj jakoś. Na samym środku, najlepiej. Na autku, no. No lajtowo, ej. Wow. Zabierz ten to wizyjny. Wyląduje z tyłu. Ja czekam, skończyłem. Ja wie. Jacie kręce. Okay, zabierz sprzęt na to wizyjny z tyłu. Rumpa! Ren, co ty wziąłeś jakiegoś tego? Dobra, tu jest ten. Ren, co ty robisz? Ty traktorzysto jeden. Tu jest ten. A to nie jest ten? Nie nagrywamy dzisiaj Farming Simulator? Czekaj, bo się potknąłem. Tu jest sprzęt. Dobra. Zabieram. Joszelka, bierzesz, no. I se ubrałam. Okej, okay, wyglądamy teraz jak człowiek mucha. I co ona robi? Ren, przemień się w muchę. Dawaj mucha! Dawaj, przebierz się, bierz ten sprzęt. Czy nie wziąłeś? Ren, paru wrażeń. Nie słuchajcie, co mówisz w ogóle nawet. Tak? To dobrze. Bo dawaj, nic bierz, nie bierz. Mówił. Mówiłem bardzo dobra, dużo. Dobra, udaj się na chiński pasycz. Daleko to jest? A nie! A to nie jest daleko, to pojedźmy autem może. No to weźmy jakieś fajne auto. Traktor? Nie no, traktorem nie dojedziemy raczej. Ja ale chcę traktora. Mamy jakiś czarny ten, taki taktyczny 600 metrów, ja dojadę traktor. I oczywiście nie da się dwuosobowo. Nie umiesz stanąć na schodkach. A czemu ty stoisz za traktorem? Siadaj. No czekaj, no, siadam. No wsiadam. Potrzebuję wsiąść na odpowiednie miejsce. Dobra, okej, no to jedziemy. 500 metrów. No nie jest to daleko, więc myślę, że samochodem dojedziemy sobie spokojnie. No traktor. No. Traktor wystaren. Za dolarów 300. Pięknie, przełuj mi oponę, nie? Jeszcze normalnie. No i teraz brać sobie. Patrz, to jest cargo Bobek. Bobek? Cargo Bobek. Dobra, spoko. Czekaj, tutaj w prawo. No góry po jest tam śmigłowiec. Po co ci te opony? Dobra, przeszukaj obszar, aby znaleźć. Okej. Okay. IM. Zauważyli nas! Tylko nie w lekarzy, znaczy medyków, czy nie wiem co tam. Medyka! Dobra, pewnie będzie w środku gdzieś. No, ja już do niego celowałam. Halo! Mam! Jeszczaka znalazła, dobra, to jest. Jeszczaka znajduje IM. Takie duże tutaj takie. Ej, bez jednego. Jeszczaka znajduje IM. Ja nie chcę cargo boba, nie. Wiecie, już wiem jak to ukraść. Pobliżu ja znajduje się cargo. Dziękuję. Dobra, okay. Dobra, wsiadajcie! Ja i kradzież cargo bobu na czegokolwiek, to będziemy robić 10 razy. Dobra, wsiadajcie. Ej, tu jest jakiś pepikopter, biorę pepikopter. Tak, weź go, do osłaniania nas. Jestem tam tu. Jest, zakładam, że będzie, jesteś w środku, okej, dobra. Tak. Dobra, spuściłem linkę. Widzę. A. Dobra, spróbuję go machnąć tutaj. Ty, nie ma tu żadnej broni w tym. Czekaj, a bo to jest ten tak, dobra. Dobra, co? Przesuń się, ręczny! Dobra. Robuj się! Dobra, lecę. Zabierz do podstacji. Ajajaj. Tak. Dziękuję. No Joszelka. Chciałem cię zagłuszyć. No. Zakichany cały kok. Ej, a to daleko chyba. Z tego miasta trzeba dolecieć. Nie, blisko. Damy radę. Tak? Kawałeczek. A, bo to jest podstacja, tak. Dobra. Nie jest do samego tego... 1000 metrów. ...wyżowca. No, damy radę. Dobra, spoko. Uwaga na... tak, śmigło. Śmigło Ren, śmigło Paweł. Dobra, spokojnie, nie na blisko. Podejrzewam, że to jest potrzebny. Że pewnie prędzej czy później za chwilę będą do nas chcieli nawalać. Ren! Ojojoj. Paruwo! Ty to specjalnie dobra. Robisz. Nie, ja to nieświadomie wszystko. Dobra, wolniej. Gdzieś tutaj muszę to prawdopodobnie zrzucić jakoś. Tylko tak, żeby to nie wybuchło, wiesz? Nie no, to ma wybuchnąć, ale ogólnie czekaj. A, mamy opuścić! Ale to tak delikatnie, czy tak mocno? Chyba po prostu. Nie jestem pewien. To tak delikatnie go zrzucić po prostu, czy... Go na ryzyko, man. Po prostu połóż. Tak. A, tyle. To nie musiałeś nawet. A, okej, okay, to znikliście sam wyląduje. Z Carbo Bob. Dobra, spoko. Udaj się ja do placówki. Ja myślałem, że to będę musiał, wiesz, wylądować ładnie jakoś. Nie, no to chodzi na to, że nie. A dobra. Teraz udajmy się do placówki, tak jak Ren mówił. O, to do blisko. Czyli to jest ta obok. Dobra, to jest placówka znana nam z napadu na koniec świata.
Co za lagi? Świetnie wylądowałeś. Wiadomo, jak zawsze. Rewela po prostu. No halo, co mi otwierasz drzwi przed oczami? No halo! To się już nie kręciło! Ale to się nie kręciło już u mnie. Co się stało? Jesteś, Jaszloka, jesteś, o, dobra. Nie ma mnie. Wbijam do środka. Bauren już wbił obóz jeden. No, z bara wszyscy musimy wchodzić tam. O, dobra, jesteśmy tutaj. Ale tutaj ładnie. Fajnie, fajnie, to chyba nie jest nasza placówka. Prędy, no, dokładnie halo. Tak samo. Naciśnij, by zastanować IM. Do tej, Patryk. No to wcisnę. Nie, nie. Jakiś guziczek. Nie wiem. Paweł, może być Paweł. Nawet pasuje. Okay, no, nawet nie zorientował się, on totalnie okay. Nie słucha. Dobra, dobra, no to wizory. Jak się go włączało? No to... ja mi się automatycznie włączył, albo kliknąłem N automatycznie. Nie, to nie było pod N. A ja pod E tam kliknęłam, ale to nie to. Mnie się chyba automat włączył, a pod E mam tą... latarkę. Dobra. Musimy odszukać pokój wojenny, man. Ej, mamy 2 minuty 30 sekund, tak, mamy. Trzeba się sprężyć. A, co jest? Kto we mnie strzela? Muszę się nażreć czegoś. Dodatkowy odzyskaj akta, aha. Dobra, wchodzę do środka, wchodzę do środka. Nic nie ma, dobra. No to chyba jednak... Wychodzimy. Nie, ja tu nie ma żadnych akt. Dobra, trzeba się odszukaj przejść. Pokój wojenny. Spoko. A, tu już wiem, gdzie ten pokój wojenny. To będzie chyba tam, gdzie jest to działko orbitalne zwykle, nie? Może. To będzie to? Bym też sprawdził wszystkie inne pokoje. O, o, jest, o właśnie. A to widzisz, tam. Widzisz? Gdzie? Kusiło mnie, żeby to sprawdzić. Mamy akta. Czyli cel akta? Dodatkowy dobra. Zrobiony. Dobra, dalej odszukaj pokój wojenny. Dobra. Gdzie jest pokój wojenny? Dobra, to nie było to, czyli to był dodatkowy. Dobra, spoko, mam minuta 37 i będzie dupcia. Zapasowy generator, ale to w sensie, że... że włączy się prąd, no światło to... i blokada drzwi prawdopodobnie. Nie wiem, czy to będzie jakoś większy. Nie, tu już nie ma, tu jest pozamykane. Tu jest pozamykane, także na pewno nie tędy. Minuta 20. To jest też zamknięte, świetnie. Biegamy dookoła. No ten pokój wojenny to nie był tam, co byśmy byli tam właśnie w tym momencie. Tu? Nie wiem, mówisz? Nie mam pojęcia. Dobra, no tak mi się wydaje przynajmniej. To zaraz zobaczę, w takim razie czas wejdę. Ej, skąd się ten typ wziął tutaj? Że on już nie żył. Chyba, że to przy laptopie coś jest, to przecież pokój wojenny. Ja na razie szukam, biegnę. Nie, to no, nie, no bo to, teoretycznie tutaj zawsze było to. Start tych misji wszystkich. Na dół? Mamy zejść? Nie, no dole już wy jesteście. Ej, tu może na dół zejść, tak? Co to za dźwięk? Zniszczyć zapasowy generator, aby wyłączyć całe zasilanie, dzięki czemu placówce... Okej. Okay. Ja biegam dołem, ale nic nie widzę, żeby do zajęcia i tak dalej. Tu jest generator. Tu jest generator, odsuń się, Jaszelka, wale. Dobra, rozwaliłem. No i teraz mamy czasu, ile tak, chcemy. Wow. Na dole tego nie ma. Okej. Ja ten pokój wojenny. Ciuciu, babka, nagroda. To nie jest ten tutaj taki okrągły. Jest tutaj chyba. No, radarze no teraz zobaczyłem. Tak, tak, jest tutaj przed nami. No. Dobra, wchodzę do środka. Jeszcze okazję. Wow, wow! Dobra, jesteśmy. Okej. Twardy mamy zabrać, okej. Okay. Mamy 3 dyski. Dobra, każdy bierze swój dysk. Nabieram. To wy jesteście na dole, czy na górze? Na dole, na dole. I miałem rację? Nie wiesz. Został ostatni dysk. Ostatni dysk dla ciebie, Ren. Tak, jeśli postaram się odnaleźć w tym wszystkim tutaj. Dobra. Będzie dobrze, nie martw się. Gdzieś tu jeszcze bo nie wiem, jak weszliście w sumie. Wow, wow! Dobra. Ktoś mnie wyzywa tutaj. Okej. Okay. Spada mi w dół, spada mi w dół, po prostu ciśnij. Zaraz, w dół. Zaraz pójdę odnaleźć Rena. Moran jest u góry, tak? Wody w dół mi nic nie mówi, no. Dobra. Jestem w tych aktach w sumie. To tu jestem. A tutaj, dobra, dobra. Wszystko jasne. I tu w lewo do końca. Super. Dobra, Ren się znalazł, Ren się znalazł. GTA 6 idź, weź. GTA, o co się zrespił?
A kurczę, zespił się faktycznie typiasz. Z wentylów wyszedł. Wezmę sobie. Tu też się zrespił. Ej, co jest? Respią na parówki, no. Oni się tu respią cały czas. Mam. Dobra, mam. Dobra, masz? Mam. Wziąłeś, dobra, wziąłeś go w końcu. Dobra, pięknie, opuść go. Ile będę miał pesów. Wychodzimy, go. Do wyjścia. Wyłazimy stąd. Dawaj. Tylko nie dajcie się porazić prądem. Dobra. No bo tu patenty, nie? Czemu nie mogę przejść? I do windy? Tak. Winda działa? Jak mi cudem winda działa? Na pewno działa. Bo prąd wyjdzie. Bo ona ma inne zasilanie. Prąd jest, bo winda jest na oddzielnym generatorze ogólnie. Tak, oczywiście. Dobra, leci śmigło. Dobra, padło. Dobra, auto przyjechało, weź się, chodźcie, dojedziemy na nasz szkodełka. Pięknie. Dostarcz zyski twardo do dziennikarki. Okej. Okay. Dziennikarce? Gdzieś tam w miejscu. Mhm. Ciekawe. Oznaczcie mi tą dziennikarkę, którędy jechać. No jest oznaczone chyba, nie? Tak, ale ktoś ma znacznik gdzieś indziej. Nie mój znacznik. Aha. Czekaj, gdzie jest dziennikarka? Go tam jest. Okej. Okay. 3 kilometry, dobra. Dam radę. No to śmigamy. Będzie dobrze. Przy okazji sprawdzę, czy można zadzwonić do Wii. Sprawdź. Przy okazji. Tak, z tej ciekawości. Mi się tak wydaje. Nie można. Ale zniknijmy z rady. Ale to nic nie da. Wiem, że to by nic nie dało, ale mam luźne $500. A, spoko. No dobrze. Dobra, kawałek pościgu jeszcze przed nami. Damy radę. Kilometry. Musi być niezła dziennikarka, skoro tyle osób nas goni. No. Czekaj. Tak, dobra. Nie, ważne dysk, bo to jest GTA 6. Przecież kradliśmy GTA 6. Tak, tego GTA 6 kradliśmy. To logiczne, że tutaj taka policja będzie nas goniła i w ogóle. Tak. Ale w ogóle zauważyliście to, że nie mamy gwiazdek. Trzy gwiazdki. Mamy, w górnym prawym mam 3 gwiazdki. Ja nie mam. Wypuśćcie mnie, nie muszę z wami. Nie gonią, to nie muszę jechać, nie? O, gubię pościg, ale to kij z tym. Ale... podbił. Człowiek, wybiłem się na kimś, to był jakiś sławny youtuber chyba. Tak właśnie musiało być. Tak zawsze jest, wiecie, jak przejedziecie takiego youtubera, to... Wybijacie się na... Wybija samochód cały w górę. Tak. Dobra. Tak. Heptikopter! Mam nadzieję, że nie musimy zgubić pościgu, nie? Zaraz się okaże. Będzie misja nieudana, policja dojechała za tobą. Wygląda to jakby odpuścili. Tylko na piechotę można jej dostarczyć. Tylko na piechotę mogę jej to dać, dobra. Dobra, masz parę, pani Bato. Każdy ma jeden! Jak jej to dać? Masz. Dałeś jej to? Pode. Przesuń się, no, jak mam jej to dać? Koszelka, dawaj, no. Nie mogę jej dać. Jakim cudem nie możesz? Czekaj, może schowam broń. Dostarcz dyski. A, może muszę schować broń faktycznie. Nie, no, nie. Nie schowałem, po prostu było eko u niej. Nie podchodźcie osobno, podejdźcie sobie. Muszę. No właśnie jakaś... Chyba jej przywalę zaraz. No to wtedy na razie nie mogę. Może dlatego, że tu jest chaos i zniszczenie, wiesz? A bo może była, to była, tylko Ren może dać. Była chwila ciszy może, po prostu i dlatego. Chyba po mnie wypadł dysk, tak czy nie? Nie widzę. Nie. Czyli ja mam dysk twardy w tyłku. Dobra, Ren, jakbyś mógł pójść stąd i nie strzelać już, bo prawdopodobnie dlatego to jest. Dobra, idę na raz. To jest chaos, po prostu i policja nas ściga. Teraz ja chcę, teraz mogę dać. No. Zgiń najpierw, a później możesz wydać. Tak? Tak. A, całkiem logiczne. Dać się zabić, po czym dawaj, no. Dawaj, pani policjant, no. Powiedz, kiedy mam przestać uciekać, a. Dobra, zginąłem. Teraz się zdres, bo masz ten dysk w tyłku i możesz widać. Co? A, okej. Okay. Czekaj, tu idę. Ale dobra, wygląda to... do niej. Dobra, podchodzę. O, faktycznie. Tylko... O, dobra. Idealnie. Spoko. Ja mam opuścić teren teraz. Można albo uciec, albo po prostu wziąć i dać się załatwić. Opuszczamy dobra, teren. Dobra, opuszczamy teren, no. Nikt nas nie goni. Bo nie wiecie, furgonetkę w Wizel News weźmiemy. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Dobra, ale gdzieś tam widzę, w krzaki biegnie. Jak strumyku, porywa mnie.
A Ren, policja cię goni? Nie, mruga mi już na razie. A. Dobra. No już mnie gonią, ale nurt mnie porywa. Zaczekaj, aż Ren opuści teren, okej. Okay. Ren, opuszczaj zaraz teren. Zaraz opuszczę, zaraz mnie zajumą. Bo mnie nurt porwał. Nurt mnie porwał. Nurt cię porwał? I się zrespisz zaraz. Dobra, udało się. 40 tysięcy. Dostaliśmy strój zacieniony. Ja... A, dostałem premię, 63,5. Fajnie. Znaczy 15 tysięcy premii, czyli 63,5 tysiąca łącznie. Okej. Okay. Dobra. No to tym sobie już na tym kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Na koniec. Jeszcze dalej. Yee!